niedziela Boża i nasza niedziela. Przez miłość do świętości. Od 2000 lat Jezus oczekuje od wszystkich swoich uczniów miłości wzajemnej. To niewielkie dzieła, nie wiedza, nie cuda wyróżniają nas, chrześcijan. Jedynie dzięki miłości wzajemnej świat uwierzy, powiedziała Chiara Lubich, założycielka ruchu Focolarii. Piękna twarz, piękna osobowość niezwykłej kobiety, założycielki ruchu Focolarii. Witam Państwa. Jakże spójnie brzmią jej słowa z papieskim przesłaniem solidarności Kościoła z ubogimi, z tymi, którzy żyją na peryferiach świata. A byśmy byli jedno. Tak woła Franciszek w duchu Jezusowego pragnienia, które jest fundamentalnym hasłem również ruchu Focolarii. Antonio Gaspari, szef Międzynarodowej Agencji Informacyjnej Zenit, mówi o rewolucyjnych działaniach Ojca Świętego na rzecz jedności wobec zła i to pod każdą postacią. A Chiara Lubich jest w drodze do świętości. Właśnie rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Jak wyglądały poszczególne etapy tej drogi? Kiedy zrozumiała swoje powołanie? Z czego zrezygnowała? Czy była mistyczką? Fascynująca historia utalentowanej włoskiej dziewczyny. Obecnie ludzie chcą być kumplami. Coraz mniej jest przywódców politycznych, gotowych dźwigać odpowiedzialność taką jak ojcowie w rodzinach. Choroba sieroca dotyka więc szeroko sfer społecznych. Również kapłańskie ojcostwo wymaga wielkiej odwagi, przekraczania nieraz ekstremalnych granic, bo ojcostwo to szczyt dojrzałości mężczyzny, pisze w swoim edytorialu Lidia Dudkiewicz. Tak jest właśnie główny temat niedzieli. Tatusiu, każdy ojciec słysząc te słowa wie, że jest w tym słowie wypowiedzianym przez własne dziecko miłość, zaufanie, bezpieczeństwo i normalność. Niestety, kiedy z różnych powodów rodzina zostaje rozbita, to większe prawa do wychowania dzieci ma matka. Może by tutaj zadbać o równość, bo jest to realny problem. Ojciec przecież to też człowiek. Dlaczego jedne pary trwają aż do śmierci, a inne rozpadają się nawet po kilku tygodniach? Odrzucając niedojrzałość par czy przypadkowość związku, należy zapytać będących w kryzysie małżeństw, po coście się pobierali, po coście przysięgali, co teraz tak łatwo się poddajecie? Rozwód to przecież przegrana tak mężczyzny, jak i kobiety niestety. Prawda o naszej wierze. Czy można ją zmierzyć? Tak, zadając proste pytanie, czy wierzysz? Albo pytając, czy uczęszczasz na niedzielną mszę świętą. Ale czy praktyki religijne są wyznacznikiem prawdziwej wiary? Franciszek mówił ostatnio coś na ten temat. Trzeba sobie zdać sprawę z powagi sytuacji. Emigranci muzułmańscy nie asymilują się. Co więcej, tworzą społeczeństwa alternatywne i sięgają po władzę. A Europa jeszcze udaje, że wszystko jest w porządku, a Europa nadal boi się swojej chrześcijańskiej tożsamości i zaklina rzeczywistość. Mówi się, że kiedy Bóg chce ukarać, to zabiera najpierw rozum. Coś w tym jest. Nasi aktualni przywódcy mówią, że żyjemy w najlepszym okresie od czasu Piasta Kołodzieja. Tylko każdy średnio rozgarnięty Polak, a takich jeszcze trochę zostało, widzi, że no jest źle i będzie gorzej. Trzeba ludzi rozsądnych, aby sprostać niebezpiecznym wyzwaniom. Romuald Szeremietiew radzi, co robić, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Powszechny pobór do wojska? No bo przecież słynny orzeł z czekolady nie zapewni nam bezpieczeństwa. A na końcu polecam jeszcze naszym drogim czytelnikom cykl artykułów filmowych o heroicznej dziewczynie, o Ince, o Domku z kart, o którym opowiada ojciec Michał Legan i o świetnym filmie zatytułowanym Bóg nie umarł, który obowiązkowo trzeba zobaczyć. Szanowni Państwo, Bóg nie umarł, czeka na nas w konfesjonałach. Czas Wielkiego Postu, czas pokuty, zamyślenia. Szczęść Boże wszystkim. Do zobaczenia za tydzień. Niedziela.